Siema, z tej strony X-Radio, aktualnie znajdujemy się na serwerze Hypixel.net. Zostawcie sobie łapkę w górze i to znaczy w dzisiejszym odcinku sobie odpowiemy na wasze pytania z społeczności, więc takie Q&A, wiecie o co chodzi. I bez zawijania bawełny przeczytajmy pierwsze pytanie od Szkipt, czy jak to przeczytać. Czy na następnej jedzie będzie kefcia i czy będą żelazne itemy? No to odpowiadam, jest to tryb Mega Drop, więc żelazne itemy na starcie za bardzo by nie miały sensu. I po drugie, po co coś takiego, jak to się niczym nie różni, tylko wytrzymałością seta coś takiego? Więc moim zdaniem, o kurde, jakie to głośne. Więc moim zdaniem nie ma to za bardzo sensu, a czy będzie kefcia, to musisz pytać jego, kiedy po prostu łaskawie ogarnie internet. Bo osoby, które mają DOS na live, to za bardzo mi się nie chce z takimi ludźmi za bardzo jakby współpracować, bo ja komuś płacąc to po prostu chcę mieć pewność, że to będzie wszystko rzetelnie i tak jak powinno być zrealizowane, tak, a nie że gościowi płacę za godzinę, a on dostanie bombę przez 15, na, wiecie, w 15 minucie live'a i co on z takim gościem zrobić, nie? Chyba sami rozumiecie, nie? Że to trochę bez sensu taka tutaj współpraca z kolegą. Następne pytanie od Binek. Czy będą awanse? Awanse oczywiście będą. Ej, czemu ja tu nikogo nie widzę gościa? O, zabity. Będą, ale na awanse trzeba dość długo poczekać i się nastarać, bo nie chcemy nikomu z pierwszej lepszej łapanki dawać jakiejś wyższej rangi, bo po prostu, no po co to? Bo nie ma sensu, trzeba przede wszystkim zdobyć zaufanie, się postarać i tak dalej, a nie, że gość jest na przykład miesiąc administracji, a już chce mieć na przykład tego helpera, tak na przykład. Dobra, lecimy sobie dalej. Tylko nie wiem, gdzie fajnie by było sobie przejść, na środek czy gdzie. Następne pytanie jest od Luet. Czym zajmujesz się na co dzień? No to tak, od poniedziałku do piątku to chodzę do szkoły. I również chodzę na... Łe, co jest? Nie da się tak tutaj robić. I chodzę również na siłownię. Staram się tak mniej więcej 3 razy w tygodniu, coś takiego. Następne pytanie jest od Cradle. Czy tworząc XDMT chciałeś zrobić konkurencję tabence? Wydaje mi się, że stary, nawet jak ty byś sobie zrobił serwer Mega Drop N8, to już byś stworzył konkurencję. No nie chodzi o to, że sugeruję, że ten serwer jest taki słaby, tylko po prostu im więcej jest po prostu serwerów na rynku, to tym automatycznie po prostu się tworzy konkurencja, mniejsza czy też większa. Następne pytanie jest od Zero Wycieczka. Czy tworzyłeś XDMC dla pieniędzy? Tworzyłem serwer po to, że zawsze na przykład chciałem mieć jakiś serwer pewny, żeby coś sobie ponagrywać. Jak na przykład jako gracz, to jako admin, no coś takiego jak teraz, nie? Że po prostu mnie cieszy to, że gracie, a pieniądze to jest jakby inna jakby strona medalu, nie? Tak to można powiedzieć po prostu. Następne pytanie jest od Krecior. Ile masz centymetrów? Tym razem nie chodzi... jeszcze raz, tym razem chodzi o wzrost. No to wzrostu, no to nie wiem ile mogę mieć. Delikatnie poniżej 1,80 m, no nie wiem, 1,76 m, coś takiego może mam. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. Czyli od następne pytanie z od Bulson, czy kiedyś dacie na sam drzewkę? Nie wiem, czy to coś w ogóle coś takiego miałoby sens. I po co w ogóle drzewkarka na sandach? Czy coś takiego? Jak dla mnie to kompletnie nie ma sensu. Następne pytanie jest od... Czekajcie, na tych wieżach nie ma żadnych tych surowców do podnoszenia. Gdzie są tylko? Ej, no nie, no zwinął żółty. Żółtek zawinął itemy. Dobra, idziemy go zabić, idziemy wymierzyć sprawiedliwość, jak to się mówi. W jakiej klasie jesteś? Czy... Nie, no jeśli średniej, to jaki kierunek? No to jestem w szkole średniej. Jestem w klasie czwartej technikum, technik spedytor. Za rok maturka, więc wydaje mi się całkiem nieźle. Jakoś to leci, czas leci. Mam wrażenie, że jakby im się jest starszy, to ten czas jakby szybciej leci, czy jak to nazwać. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zawsze to fajnie, nie? Nie chodzić do szkoły, czy coś takiego, znaczy jak na razie, nie? Ale oczywiście jak skończę szkołę, znaczy technikum, to oczywiście idę na studia. Będę studentem, robimy, szanowni państwo, magistra. I będzie MGR X Freddy, więc wydaje mi się, że wszystko super. Dobra, ten żółtek jakoś tak wszystkich wybija. Tylko nie wiadomo, gdzie on jest. Tam jest szary.
Więc to przewiniemy się do czerwonego. Następny pytanie od Sway. Czy chcesz robić jakieś tryby nowe na XDMC? Nowe tryby na XDMC, no to w zależności takie tryby, jakie wy, szanowni państwo, będziecie chcieli. Jak na razie planujemy zrobić, no bo mamy aktualnie Megadrobin 8, BoxPVP 1.16 i chcemy jeszcze odpalić przed wakacjami, wydaje mi się, że zdążymy, że uporamy się, odpalić Megadrobin 1.16.5, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie, że w końcu coś nowego, ale oczywiście przy tym Megadrobin 8.8 też zostanie, tylko wtedy będą, no nie no, ale go wziąłem. Nie, zabił mnie. Ale też robiąc 1.16 to też będzie 1.8, więc po prostu będą 3 tryby na serwerze, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie i każdy znajdzie coś dla siebie. Więc wszystko super, aczkolwiek wtedy będę musiał się zacząć uczyć bić na 1.16, bo jak wiecie, moje PvP na 1.16 nie wygląda zbyt dobrze. Następne pytanie jest od HVZG. Kiedy zamierzasz skończyć z XDMC? Kiedy XDMC się skończy, to nie jest za bardzo pytanie do mnie, tylko aczkolwiek dla was, nie? Bo im gracze co, no to tym serwer będzie, bo po co mam kończyć serwer, jak gracie, co nie? Takie trochę pytanie jakby z dupy, nie? Więc na to pytanie, ej, ale mało tych diamentów tutaj było. Następne pytanie od Szynki, czy jesteś bi? No ja jestem normalny, nie? Że tylko kobiety mi się podobają jakby, a nie, że dwie płcie, czy jak to nazwać, nie? Jak dla mnie homo, to jest dla mnie choroba i tacy ludzie powinni być, no z przykrością to muszę powiedzieć, ukamieniowani na rynku najlepiej, no żeby po prostu zrobić dla przykładu, nie, chcąc, nie chcąc, no, ale świnia, ja nie mogłem tego wyrzucić nawet, dobra. Następny pytanie, ile masz lat? W maju, 20 maja mam 19 lat, jestem rocznik 2000, ej, on tu jest, nie, a on poszedł tam. Ale frajer, ja tam nie mam jak wejść. Jestem rocznik 20 maja. Czy masz prawko? Mam prawo jazdy od 3 listopada. Pamiętam tą datę jak dzisiaj, ponieważ byłem pod wpływem alkoholu i po prostu wracając z Halloween skupiłem okulary. Więc wydaje mi się, że jest śmieszna historia. Ej, ale go wybiłem. No nie no, aż to musiał zjeść. Dobra. No nie no, on robi spliffa se robi. Dobra, muszę to jakoś go zrzucić. Nie no, nieśmieszny żart. Nie no, jak go nie zrzucę. Ej, pa! Deda. Nie no, zarąbał mnie. Czy nawet jeśli będą reklamy u innych youtuberów. Jacy youtuberzy będą na serwerze, to bardziej pytanie do was, kogo byście chcieli zobaczyć na tym serwerze. Bo po prostu 1.8 jest dość ograniczonym społeczeństwem pod względem youtuberów i dość średnio kogoś fajnego znaleźć. Nie, on nie był na tyle jednak głupi, więc po prostu dajcie propozycję, kogo mam kupić, to oczywiście go wykupimy. Czy masz dziewczynę? Nie mam. Ile masz centymetrów? Zresztą to już odpowiadałem. Następny pytanie jest od SRXT. Od kiedy grasz w Minecraft? Minecraft gram od wersji 1.5.2. Robisz ich z DMC, to można po prostu sprawdzić na filmikach. Masz jakieś zwierzę? Nie chodzi o moją mamę. No to nie mam żadnego zwierzęcia. Założyć się oskarkać ławkę na lekcji? To chyba chodzi, że zdewastować, w jakim stopniu zniszczyć? To chyba nie, nigdy nie robiłem czegoś takiego. Grałeś kiedyś na Craftcore lub MC4U? Tak, grałem, możesz też u mnie znaleźć filmiki na moim kanale. Czy jestem gejem? Nie jestem gejem. A jeżeli wam się podobał taki materiał, to wiecie co robić. Trzymajcie, cześć, hello, miłej soboty.